Dobra. Witajcie, witajcie, witam wszystkich. Dajcie mi znać, czy mnie słychać. Witam wszystkich na Instagramie, witam wszystkich na Facebooku. Postaram się dzisiaj nadawać tu i tu, żeby więcej osób mogło z tego live'a skorzystać. Ja nazywam się Agnieszka Pasieka-Damek i prowadzę co wtorek darmowy kurs na wnętrze. Prowadzę też platformę kursową, gdzie uczę, jak samodzielnie urządzić wnętrze. Oraz jestem autorką książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. Prowadzę studio projektowe, a to 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz i bardzo chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dzisiaj będę Wam opowiadała bardzo ciekawe rzeczy dotyczące aranżacji wnętrz, wycen, jak różne rzeczy policzyć, o tym za chwileczkę powiem. Witajcie, witajcie. Ostatnio udało mi się zrobić, że miałam jak gdyby te kamerki obok siebie, teraz znowu zmieniłam monitor i tak jestem na Instagramie po boku, a na Facebooku po boku. Zapraszam wszystkie osoby z Instagrama, jeżeli macie ochotę obejrzeć, będę pokazywała swój monitor, będziecie mogli więcej też zobaczyć na Facebooku. Jak wpiszecie sobie na Facebooku ato albo małpa projektowanie wnętrz, .ato, to mnie też znajdziecie i będziecie mogli też zobaczyć dużo rzeczy. Słychać Aga i widać. Okej, dzięki. Taki wieczór jest dobry chyba do live'ów, bo można przykryć się pod kołderkę jakąś ciepłą, jakiś kocyk, założyć słuchawki, włączyć smartfona, nawet można do łóżka wskoczyć. Nie trzeba nigdzie wychodzić, to jest bezcenne. Okej, dobra. Jaki dzisiaj mamy temat, słuchajcie? Ja sobie tutaj pozwolę Wam pokazać mój temat. Standardy wykończenia wnętrz. Ja się dzisiaj zastanawiam, znaczy jak miałam przygotować tego live'a, zastanawiałam się, jakie tematy najbardziej by Was interesowały. I jak przygotowywałam się do tego live'a, to spisywałam sobie różne tematy, różne pytania, które zadają mi osoby, z którymi rozmawiam na temat aranżacji wnętrz, różne osoby, które do mnie dzwonią. I ostatnio miałam, słuchajcie, taką sytuację, że zadzwoniła do mnie pani, która w sumie jakby mogła, to by rzuciła słuchawką chyba na koniec, bo się zdenerwowała, która szukała najprawdopodobniej, ja dopiero na końcu po tej rozmowie zrozumiałam, że szukała firmy wykończeniowej raczej, wykończeniowej, która robi tak zwane pakiety pod klucz. I myślała, że jak zadzwoni do firmy, która zajmuje się projektowaniem wnętrz, to my też takie pakiety mamy i też my takie rzeczy wykonujemy. I zapewne na rynku są jakieś firmy, które są firmami stricte, reklamują się jako firmy projektowania wnętrz, które mają swoich własnych wykonawców i wykonują na podstawie danych projektów aranżację wnętrz pod klucz. Ja takich firm akurat nie znam, ale za to znam mnóstwo firm deweloperskich, które mają usługi pod klucz. Są też wykonawcy, firmy remontowe, które mają na przykład jedną ekipę, dwie ekipy. Wczoraj spotkałam pana, który ma firmę z Poznania i ma aż 14 ekip, czyli może równolegle kilka tych remontów robić. I dzięki temu, że mają jak gdyby te pakiety, ułatwiają pewnej grupie klientów, o tym też dzisiaj będę mówiła, dostęp do konkretnych, gotowych rozwiązań. I teraz, jak się w tym świecie w ogóle połapać? O co tu chodzi, że, nie wiem, metr kwadratowy u architekta, wykonanie takiego projektu kosztuje 2000, 3000. Niektórzy się łapią za głowę, Boże, ile to jest pieniędzy, dlaczego to się nie da zrobić za 500 zł? Tutaj wchodzimy na stronę dewelopera albo jakiegoś wykonawcy i widzimy pakiety za 500 zł, 800 zł, 1500 zł i ten pakiet już tam za 1200 czy 1500 to jest jakiś super świetny pakiet, on jest najczęściej nazwany VIP albo jakiś Pro albo coś takiego. No i jeżeli on tam robi taki pakiet, ta dana firma robi pakiet za 1500 zł, no to przecież to ja nie będę przepłacał, nie będę się zgłaszał do jakiegoś architekta wnętrz, do jakiegoś studia projektowego, które będzie mi, które od razu mi mówi, że w ogóle za 1500 to się prawie, że nie da i tak dalej, i tak dalej. I czym to się w ogóle, słuchajcie, różni?
Moi drodzy, jak urządzacie wnętrza, to zapewne każda z firm, szczególnie też firm projektowych, ma swoje jakieś doświadczenie, ma jakieś standardy, na których najczęściej pracuje, albo najczęściej, jeśli chodzi o metr kwadratowy, w jaki sposób to wyliczają. I ja na ten temat już mówiłam w live'ach, nie pamiętam teraz, który odcinek, ale postaram się Wam ten odcinek tutaj też później wkleić link pod tym live'em, na temat budżetu i liczenia kosztów. I teraz jak na przykład zgłaszacie się powiedzmy do mnie, czyli do studia projektowego ATO, to ja od razu rozmawiam z danym klientem nie tylko o potrzebach, jakie ma, ale z tych potrzeb też wynika, co ile będzie kosztowało, więc muszę porozmawiać, ile Ty możesz, kliencie drogi, droga osoba po drugiej stronie, ile Ty możesz w ogóle wydać, tak? Ile Ty masz w tym momencie? Czy Ty chcesz podzielić remont na jakieś dwa etapy? Zdajesz sobie może sprawę z tego, że masz za mało? Jak to wszystko zrobić? I mi się chyba tylko raz zdarzyło, że ktoś miał w Excelu wypisany w ogóle jakiś taki wstępny kosztorys. On też nie był pełen, ale naprawdę był nieźle zrobiony, bo tak to praktycznie nikt tych kosztów nie potrafi policzyć. I teraz jeżeli ja na przykład mówię, że jeżeli mamy mieszkanie powiedzmy 80-metrowe, postaram się Wam też jakiś przykład dać, 80-metrowe mieszkanie i koszt 1500 to jest naprawdę minimum, gdzie musimy mieć bardzo tanią ekipę remontową, gdzie musimy mieć płytki, nie wiem, za 80 zł, tak nie przekraczać za bardzo tej kwoty, panele, które też nie przekraczają powiedzmy 75 zł, drzwi, które kosztują 1300 i tak dalej, to ludziom aż się nie chce wierzyć, dlatego że jak przychodzą do mnie z inspiracjami, z jakimiś rzeczami, które się im podobają, to niestety jest tak, że najczęściej nam się podoba to, co jest najdroższe, tak? Piękne blaty kamienne, które kosztują na przykład kawałek blatu 16 tysięcy, piękne drzwi, najlepiej od stolarza, ręcznie robione z drewna, które kosztują 3,5 tysiąca złotych za sztukę, na przykład bez montażu. I teraz, jeżeli ja podaję, jakie są te kwoty realne i sobie to przeliczam, to mówię, no przy budżecie 1500 zł za metr kwadratowy, to my nie możemy sobie pozwolić na meble na zamówienie, super materiały, lite drewno, jakieś forniry, wszystko wylakierowane na super prowadnicach, w jakichś super profilach i tak dalej, tylko to jest naprawdę minimum. I nawet jeżeli, w ogóle jeżeli chcecie się o tym przekonać, to wystarczy, że będziecie skrupulatnie zapisywać, słuchajcie, wszystkie swoje notatki. Bo jest coś takiego, że ja się spotkałam z taką opinią, właśnie niedawno byli znajomi i mówią, no ale ja kupię jeden produkt tańszy, a na przykład inny kupię droższy. Tylko pytanie, w jakich proporcjach tego produktu jest? Jeżeli mamy 140 metrów mieszkanie i mamy powiedzmy 180 tysięcy, czyli nawet nie mamy 1500 zł za metr kwadrat, to jeżeli policzymy wszystko, o czym za chwileczkę będę mówiła, to naprawdę w tym budżecie nie ma miejsca na blat kamienny, nie ma miejsca na płytki za 300 czy 400 czy w ogóle 600 zł, tylko trzeba to rozdzielić. I jak ja pokazuję Excela po spisaniu wszystkich tych, po spisaniu najpierw potrzeb tego klienta, czyli po takim 3-godzinnym spotkaniu, każdą pozycję, która tam musi się znaleźć i ten klient dostaje to, no to nagle otwierają mu się oczy, jak dużo jest tych pozycji i ta ilość pozycji i taka dokładność, że wszystko, co musimy policzyć tam jest, powoduje, że robi się nam taka duża suma i wtedy dopiero nasza wyobraźnia zaczyna pracować, ile to naprawdę ten remont będzie nas kosztował. Jeżeli macie dużo elementów na indywidualne zamówienie, jeżeli lubicie fronty w lakierze, w fornirze, lubicie blaty kamienne w kuchni, w łazience. Słuchajcie, blat w łazience kamienny może kosztować 2-3 tysiące, plus szafka pod spodem, która kosztuje na przykład 3. Robi nam się 6, 7, 8 tysięcy. Jeden elemencik. Czyli jak mamy łazienkę 20-metrową, to może 22 tysiące na przykład nam wystarczyć na łazienkę bez robocizny. I teraz wszystko zależy oczywiście, jaką mamy ekipę remontową, z jakiego miasta jesteśmy, czy ta ekipa jest duża, czy każdy wykonawca jest osobno, czy elektryk jest osobno, pan, który będzie zmieniał na przykład instalację wodkanu jest osobno, czy w ogóle robimy taki remont, gdzie burzymy ścianki, zmieniamy punkty elektryczne, dodajemy jakieś punkty elektryczne, zmieniamy instalację wodkanu, czyli jakieś, nie wiem, przesuwamy umywalkę, przesuwamy toaletę trochę, robimy jakieś podkucia, odpływ liniowy, który jest bardzo popularny,
czy odpływ, który jest w ścianie. I te wszystkie elementy nagle powodują, że nie wiem, 1/3 naszego budżetu znika tylko na ekipę remontową. A gdzie tutaj kuchnia? Zrobimy, nie wiem, policzymy kuchnię, podłogi, drzwi. Już nie mamy na łazienki, już nie mamy na jakąś sypialnię. I jak ja podaję ceny i jak ja mówię właśnie o tym, ile kosztuje metr kwadratowy realizacji, to nie mam na myśli ogólnikowo czegoś, tylko bardzo skrupulatnie, szczegółowo. Bo jak podejdziemy do tego, słuchajcie, skrupulatnie, szczegółowo, to naprawdę te budżety zawsze puchną, zawsze są większe. I nie chodzi o to, że one nam spuchną na końcu, bo zrobimy projekt i po projekcie się okaże, że musimy kupić maszynkę do drukowania pieniędzy, bo mieliśmy, nie wiem, 300 tysięcy, a teraz nagle jest 600. Albo mieliśmy 150 tysięcy, a nagle potrzebne jest 300. Na samym początku trzeba określić budżet wstępny i trzeba wszystkie te pozycje, które de facto będą, policzyć. Nieważne, czy ten stół będzie czarny, biały, ale już wiemy po tym pierwszym spotkaniu, z jakich materiałów on będzie, w jakiej stylistyce będzie. Będziemy wiedzieli po prostu konkretne rzeczy, jakie ty masz potrzeby, tak, jako klient, jakie ty masz potrzeby, w jakiej stylistyce, jakie kolory po prostu lubisz, jakie materiały, ale też podczas takiej rozmowy ja pokazuję katalogi, pokazuję produkty i mówię o cenach, żebyśmy się poruszali w realnych kosztach, tak? Bo chodzi o to, żeby uzyskać jak najfajniejszy efekt, ale w zakresie pieniędzy, które mamy. I nawet jeżeli stać nas na bardzo drogie mieszkanie, 800 tysięcy, 1 200 000 i tak dalej, to spotykam się właśnie z brakiem wiedzy, co jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, że ktoś na przykład ma 120 metrów mieszkanie, wydaje na niego tam powyżej 1 000 000, i myśli, że urządzi to za 300 tysięcy, po czym ja dostaję informację, feedback, co w tym mieszkaniu ma być, ile ma być łazienek, jak mają wyglądać garderoby, z czego ma być kuchnia. I okazuje się, że przy 300 tysiącach 70 tysięcy zabiera nam ekipa remontowa, tyle jest zmian i poprawek. Kuchnia kosztuje 60 prawie tysięcy, nagle podłoga, drzwi, jedna łazienka, gdzieś jeszcze kilka mebli i już nie mamy tych pieniędzy, tak? A mamy do zrobienia na przykład 15 różnych mebli na indywidualne zamówienie, gdzie meble zaczynają się od 3 po 20 tysięcy na jednym meblu, bo po prostu jest duży, bo jest dobrych materiałów, bo są świetne profile, świetne prowadnice itd., itd. Dlatego naprawdę trzeba mierzyć siły na zamiary, podejść do tego realnie i policzyć te koszty. Dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że się tego boimy. I teraz projektant wnętrz, do którego się zgłaszacie, on powinien policzyć te koszty. Nie na końcu, tylko na samym początku. Jeżeli sobie w jakiś sposób z tym nie radzi, większość osób ma z tym problem, projektanci też mają z tym problem, to Wy możecie sami spróbować to oszacować, policzyć. Ja na stronie atoato.pl udostępniam na blogu atoato.pl, słuchajcie, udostępniam formularz taki wzorcowy, gdzie jest pokazane dane wnętrze w 3 pakietach, czyli dane wnętrze można, już teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tam są kwoty, ale powiedzmy, że jest napisane, że 200, chyba 400 i 600, że to samo mieszkanie w różnych konfiguracjach można urządzić i nie zawsze to jest taki jakiś, jak to mówią, to Ameryka, to nie wszystko jest na bogato. Często się spotykam, słuchajcie, z takimi opiniami albo takimi twierdzeniami, ale mi nie zależy na tym, że tam nie wiadomo, co było. Po czym ja oglądam inspiracje, oglądam katalog z produktami, które się podobają, wizualizacje jakieś, które są znalezione przez klienta w sieci i te rzeczy się okazują, że one są powybierane drogie. I osoby raczej po tym, jak ja pokażę, jak to wygląda, jak ja powiem, jakie są plusy i minusy zastosowania danego rozwiązania i ile to mniej więcej kosztuje, bardzo często z pewnych rozwiązań ludzie świadomie rezygnują, żeby tych kosztów nie zwielokrotniać, nie powiększać, żeby po prostu zmieścić się w budżecie i za daną kwotę zrobić, słuchajcie, jak najwięcej. I to jest jak gdyby jeden aspekt, czyli tak naprawdę, jeżeli mamy meble na zamówienie i mamy mieszkanie takie większe, znaczy większe, no powiedzmy od 70, 80, 100 metrów kwadratowych, w ogóle i mamy większe, tym mniejsza wychodzi, słuchajcie, cena za metr kwadrat. O tym też jeszcze kiedyś opowiem. To możemy policzyć, że te 2, 2,5 do 3 tysięcy, to już za 3 tysiące całkiem niezłe rzeczy możemy, niezłe materiały, droższe materiały zrobić. Ale jeżeli my mamy na przykład 12 par drzwi
i policzymy te drzwi po 2000 zł, no to zobaczcie, to jest ponad 20 tysięcy za same drzwi. Jeżeli zrobimy je za 1300, no to one będą już też inne, tak? I my musimy świadomie, słuchajcie, pewne rzeczy powybierać, a jeżeli my się tym, na tym nie znamy, to ciężko nam to zrobić. I właśnie projektant ma nam w tym pomóc, tak? Ma pokazać, jakie mamy możliwości, ile te możliwości kosztują i my wtedy możemy świadomie wybrać, ok, drzwi weźmy za 1600, tak, za 1500 zł, nie bierzmy takich za 3, bo po prostu wtedy nam nie wystarczy na drugą łazienkę, tak. Jeżeli mamy łazienkę albo dwie łazienki, mamy na to 40 tysięcy, no tak policzymy wszystkie elementy, to w tych 40 tysiącach się okaże, że nie mieszczą nam się płytki powyżej 100 zł, a my mieliśmy apetyt na takie za 400. I teraz jak my sobie w takim Excelu wrzucimy płytki za 400, to nagle się okaże, że tu mamy w danej pozycji 3000 za dużo, tam 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 i nagle się robi 30 tysięcy, 50 tysięcy na górkę. I teraz pytanie, jeżeli jesteśmy w stanie, słuchajcie, wygenerować te pieniądze, w jakimś tam krótkim okresie czasu, albo w takim, w którym zakładamy remont, albo po remoncie coś będziemy kupować dalej, to w porządku, ale jeżeli nie, no to też nie róbmy sobie tego, że będziemy przez rok, dwa, trzy, rekord to klientka, która do mnie zadzwoniła, 10 lat miała niewykończone mieszkanie, bo nie było ją stać, pokupowała niektóre produkty drogie i myślała, że później jakoś kupi i nie było listew, nie było niektórych drzwi, nie była jedna łazienka, nie było ileś tam pomieszczeń skończonych i ona tak przez 10 lat żyła. I jeżeli Wam to nie przeszkadza, to okej, okay, ale jeżeli chcecie mieć najlepszy efekt w danym budżecie, jak najwięcej z tych pieniędzy wyciągnąć, to jednak musi być to oparte na kosztorysie, na konkretnych liczbach i cyfrach, które i tak mogą się zmienić, bo możecie pewne rzeczy zrobić taniej. Ostatnio moja klientka wysłała wycenę do jakiejś firmy z podłogami. Miała wycenę od firmy, gdzie my wybraliśmy jakieś podłogi, które akurat jej się bardzo podobały i różnica w cenie była 15 tysięcy, tak? Za 15 tysięcy już możemy mieć na przykład połowę kuchni albo blat w kuchni, tak? Kamienny. Więc tutaj też musicie zwracać uwagę, bo na niektóre produkty, niektóre rzeczy będziecie mogli kupić taniej, a niektóre ceny mogą podrożeć. Na przykład co roku pewne materiały drożeją, więc jak będziecie mieli nawet wycenę jakąś konkretną od projektanta na wszystkie produkty, to te ceny mogą też się zmieniać, więc plus minus trzeba jakiś zapas, bufor też założyć. I teraz tak, jak wchodzimy na strony deweloperów, jak kupujemy mieszkania w tak zwanym standardzie pod klucz i tym standardzie, znaczy to się tam na przykład te pakiety nazywają standard, premium i VIP. No i mamy jakiś pakiet za 600, czy tam za 400, za 600, za 1200, 1500. To nie jest to cena za metr kwadrat zrobienia wszystkiego, słuchajcie, w tym mieszkaniu. Tylko jest to ściśle określone, co ten dany sprzedawca, deweloper, wykonawca oferuje. I teraz jakie są plusy? No plusy są takie, że on już tam pobudował ten budynek, to mieszkanie czy tam ten dom i on będzie dalej, ta ekipa będzie kontynuowała. Dają nam jakąś gwarancję tam na 2 lata, na 3 lata, w zależności od firmy. Mamy gotowe pakiety, słuchajcie, płytek, gotowe takie wizualizacje, one nie są super jakościowe, ale różnie to bywa, bo niektórzy mają jakieś lepsze, mają takie po prostu PDF-y najczęściej i można sobie zobaczyć, że są płytki takie, takie, takie. Ja sobie z ciekawości takie pakiety przejrzałam i nawet w pakietach VIP są bardzo tanie płytki. Płytki po 50 zł, po 60 zł. Jak przychodzą do mnie klienci, pokazując im się podoba, najczęściej podobają im się płytki rektyfikowane, z mikro małą fugą, bardzo często drogie płytki, bardzo rzadko płytki poniżej 100 zł i tak dalej, chociaż ja tak muszę ich namawiać, żeby tutaj jakoś bilansować te koszty. I teraz, mając takie pakiety, my możemy wybrać tam sobie usługę u tej osoby, ale to nie będzie usługa równoznaczna, ani nawet porównywalna z usługą projektanta wnętrz, tak jak my robimy. I teraz pierwsza rzecz ważna. W tym pakiecie standard, premium czy VIP za te 400, 600 czy tam 1200, 1500 zł my mamy najczęściej podłogi, jakieś gresy w kuchni, na korytarzu, położenie listew przepodłogowych, montaż drzwi, wyprawienie tych ościeżnic, zrobienie łazienek, pomalowanie, wyszpachlowanie i koniec. Nieraz się zdarza, że mamy na przykład aneks jakiś kuchenny, ale to nie jest standardowa usługa. I teraz jeżeli my mamy pod klucz, bierzemy pakiet VIP,
za te 1200-1500 zł, słuchajcie, a my tam nie mamy kuchni, my tam nie mamy stołu, krzeseł, oświetlenia, nie mamy komody, kredensu, sypialni, poduszek, nie mamy regału, gabinetu, biurka, krzeseł, różnych komód, elementów, które w całym tym domu muszą się znaleźć, wieszaków, jakichś foteli, elementów do wieszania ubrań, różnego rodzaju przedmiotów, a tych przedmiotów najczęściej jest ileś, kilkadziesiąt, kilkaset, no to do tego pakietu 1500 zł za metr kwadrat my musimy doliczyć kolejne 1500, 2000 i tak dalej. I teraz, jeżeli nieświadomie wybieramy taki pakiet, wydaje nam się, że prawie wszystko będzie, niby czytamy, tak? Wiemy, co tam będzie i później nam się wydaje, że no okej, wybraliśmy najdroższy pakiet, mamy super podłogę, jakieś tam fajne drzwi i tak dalej. I my sobie dorzucimy do tego metra, w cudzysłowie oczywiście, dorzucimy do tego metra 1500 pakietu VIP, kolejne 500 zł za metr kwadrat, że my to całą resztę kupimy, to jesteśmy w dużym błędzie. I dlatego usługa, jak gdyby, jak ja mówię 2000 za metr kwadratowy, czy 2500 za metr kwadratowy realizacji wszystkiego, to ja liczę zarówno ekipę remontową, ja zakładam wszystkie produkty, które tam będą, włącznie z powieszeniem obrazków na ścianie. I jest to zupełnie inaczej policzone niż ten pakiet drugi. I przykład. Niedawno robiliśmy mieszkanie po stanie deweloperskim pod klucz. Czyli były podłogi, były listwy, były łazienki zrobione, były drzwi zrobione, ale nie było mebli. Nie było oświetlenia. Nie było żadnych, nie było kuchni i tak dalej. I jak spisaliśmy sobie potrzeby tej osoby, która miała tam zamieszkać i materiały, które chciała, dobrej jakości, blaty kamienne i tak dalej, policzyliśmy, to do tego pakietu, już teraz nie pamiętam dokładnie, on tam wynosił, czy 1200, czy ileś za metr kwadratowy, wyszło prawie 2500 za metr kwadratowy jeszcze. I teraz my jak się tym, na tym nie znamy, jeżeli robimy to pierwszy raz i tak dalej, to my nie potrafimy tego szczegółowo policzyć. A jak robimy coś ogólnikowo, no to później ogólnikowo musimy doliczyć 50% albo 100% jeszcze ekstra. Ania pisze, że zaplanowanie kosztorysu to podstawa, pozwala pozbyć się dużej ilości stresu i wszystko dokładnie zaplanować. Nie wyobrażam sobie działać bez budżetu. Naprawdę niewielu projektantów korzysta z takiej opcji. Kilkoro znajomych mieszkających w stolicy wybrali studia, chyba chodzi o studia projektowe, którzy oczywiście zaprojektowali im wspaniałe mieszkania na wypasie, w cudzysłowie, ale do dziś mają je niewykończone. Budżet przekroczony o 500% i załamka gwarantowana. I teraz słuchajcie, z czego to wynika? Po pierwsze, na studiach projektowania wnętrz, ja już nie mówię o jakichś kursach, bo to już jest osobny temat, ale na studiach projektowania wnętrz nie ma za dużo materiałów, nie ma projektowania szczegółowego materiału i na pewno nie ma liczenia kosztów. I tego nikt nie uczy. Czy to jest jakiś argument dla nas klientów potencjalnych? Nie, no bo my po prostu potrzebujemy tego. Z jednej strony boimy się rozmawiać o pieniądzach, chcielibyśmy ukryć jakieś swoje niedoskonałości, ale z drugiej strony to jest też nasza siła, bo jeżeli my mamy tych pieniędzy za mało, to możemy się zastanowić, co my w tym pierwszym budżecie, to must have, co my potrzebujemy, co my musimy, słuchajcie, tak naprawdę zrobić za te pieniądze. Jeżeli mamy 50 metrów i 100 tysięcy, czyli prawie 2000 za metr kwadrat, no to coś tam, słuchajcie, zrobimy, ale jak mamy 50 metrów i 50 tysięcy, tak jak niedawno dzwoniła do mnie właśnie pani, ja powiedziałam jej, że ona się ma zastanowić, bo szkoda pieniędzy na projektanta, bo przy 50 metrach kwadratowych i 50 tysiącach porządna ekipa, jeżeli ona chce pozmieniać jakieś ściany, zmienić coś w elektryce, zmienić, tak jak już mówiłam wcześniej, wodkan, no to 25-30 tysięcy weźmie ekipa, zostanie jej 20 tysięcy. To nawet jej na kuchnię i sprzęty kuchenne nie wystarczy. A gdzie tu podłogi, listwy, drzwi, łóżka, lampy? Nawet jeżeli część rzeczy weźmiecie z domu, tak? Na razie, tymczasowo, chociaż to się tak mówi, później to zostaje, ale powiedzmy, że możecie część rzeczy wziąć. Macie jakieś nowe mebelki do pokoju dziecięcego, możecie jakieś tańsze rzeczy do pokoju dziecięcego wstawić, zrobić, później coś tam dokupić, to i tak jest to za mało i trzeba być szczerym i powiedzieć wprost, bo nie sztuka sprzedać usługę. Ja też mogłabym powiedzieć, okej, nie ma sprawy, ja zrobię projekt i tak dalej,
skasować tą osobę, ale później jak ja zrobię tylko na samym początku, zanim zaczniemy projektować wnętrze, analizować, co tam w tym projekcie ma być, ja odpalam sobie Excela, wpisuję pozycje, które tam mają być, bo to są wytyczne, które mam od klienta. Wiem, że będzie stół nasz z 6 krzesłami, że ten stół ma być otwierany, że blat miałby być drewniany. Wiem, że kuchnia ma być taka, blat w tej kuchni ma być taki i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie to wszystko wypisuję, to mi nagle wychodzi te 100 tysięcy, a nie 50. I teraz co ja mam powiedzieć, że jakoś to będzie? No nie będzie, no budżet jest przekroczony o 100%. Tutaj Ania pisze, że jest często przekroczony o 500%. I teraz tak, pytanie. Czy to dobrze, czy źle? To Wy decydujecie i wybieracie, z kim współpracujecie. I dla niektórych może to nie jest istotne, jaki będzie rezultat finansowy, tak? Czy mnie to, na to w końcu będzie stać, czy nie. Dużo osób z dużym budżetem po prostu płynie, tak? Czyli no zakładałem sobie, że wydam 300 tysięcy, no wyszło mi tam 600, tak? No i okej, okay, jeżeli ktoś może wygenerować takie pieniądze, ma jakieś konto oszczędnościowe, może te pieniądze wyjąć i tam w perspektywie 6 miesięcy kupić drogie produkty, lampy i tak dalej, no to okej. Okay. Ale jeżeli im mniej tak naprawdę tych pieniędzy mamy, tym bardziej musimy je policzyć. Z jednej strony, jeżeli mamy ich mało, to pytanie, czy stać nas na projektanta, czy możemy sobie pozwolić, żeby na przykład 10% naszego budżetu oddać do projektanta. I teraz są dwie odpowiedzi. Ja powinnam oczywiście mówić, tak, musicie przyjść tutaj do mnie, ja na Was czekam, musicie kupić projekt, bo to Was uratuje. No i z jednej strony tak będzie, tak, bo ja policzę te koszty, ale nie każdy projektant policzy te koszty. I teraz, jeżeli wydacie nawet ileś tam, nie wiem, 8 tysięcy, 10 tysięcy na tego projektanta, to możecie dostać projekt, który będzie przekraczał właśnie tak jak Ania pisała o 200, 300 czy 500%. I teraz pytanie, czy jesteście na to gotowi, żeby sobie później to realizować. Teraz, jeżeli tych pieniędzy macie bardzo mało, to ja mówię, to słuchajcie, to może jednak zamówcie u mnie tylko konsultację, a zostawcie sobie te 5 tysięcy, że jak macie tak bardzo mało tych pieniędzy, i nie dawajcie mi, tylko ja, po prostu spiszcie te rzeczy, jakie macie pytania, przyjdźcie z dokumentacją, wyślijcie mi oczywiście wszystko, bo ja się do tych konsultacji zawsze muszę przygotować. To nie jest tak, że płacicie 420 zł za godzinę konsultacji, tylko ja się przygotowuję do tej konsultacji, po tej konsultacji jeszcze muszę dla Was pewne rzeczy przygotować i wysłać i to się robi kilka godzin pracy. I wtedy ja mogę odpowiedzieć na Wasze pytania, mogę Was wesprzeć, mogę Wam powiedzieć, jak to zrobić. I dużo rzeczy macie całkowicie u mnie za darmo, tak? Budżet jest za darmo. Jak zostawicie mi jakiegoś maila, zapiszecie się do newslettera, to są różnego rodzaju poradniki. Jest wielka księga sklepów, gdzie możecie pewne produkty, są pewne sklepy, gdzie możecie kupować i tak dalej. Macie te kursy, które są we wtorki o godzinie 20. To już jest 24 odcinek, ja już umawiałam kolory, style, budżet, elektrykę, jak wybrać wykonawcę, jak współpracować ze stolarzem, materiały stolarskie. Naprawdę mnóstwo rzeczy już opowiedziałam. Można to obejrzeć. Oczywiście potrzeba na to czasu. Jest to całkowicie za darmo, potrzeba na to czasu. Mam też rzeczy, które są spakowane, tak, dla osób, które poglądały, ale chciałbym mieć tą wiedzę skondensowaną, mam kursy. Oczywiście nie można wszystkich kursów kupić od ręki, tam co jakiś czas robię sprzedaż tych kursów. Będzie teraz, ale jeszcze nie wiem, dokładnie chyba w marcu będzie sprzedaż. I też można sobie tą wiedzę skondensowaną za o wiele mniejszy procent, mniejszą kwotę kupić. Najfajniej jest oczywiście, jeżeli ktoś za nas wykona tą pracę. To nie ma co się oszukiwać. Jeżeli ja się na czymś nie znam, to ja to po prostu zlecam, tak? Zlecam jakiemuś grafikowi, jakiejś firmie, która mi coś opracuje i wtedy zamiast robić to pół roku samodzielnie, bo przecież mam takie umiejętności, mogę to zrobić, to ktoś mi to robi w miesiąc, tak? Kosztuje mnie to? Okej, kosztuje. Jeżeli mnie stać, to robię. Jeżeli nie, to muszę zrobić to sama. Czyli albo robimy coś samodzielnie, popełniamy błędy, robimy to dłużej i tak dalej, albo robimy to z kimś. Tylko musimy się zastanowić, czy nas stać jak gdyby na to i z drugiej strony, czy nas stać na to, żeby robić to samodzielnie. Bo z doświadczenia wiem, że większość jednak osób, większa, no mogę nawet powiedzieć, że 99, słuchajcie, procent osób, które samodzielnie robi to pierwszy raz, czyli urządza dom, wnętrze i tak dalej, popełnia tyle błędów i tyle traci na tym pieniędzy, dlatego, że się do tego nie przygotowuje. I ja w tym darmowym cyklu, w tych wtorkowych live'ach mówię, jak się do tego przygotować. Opowiadam też, słuchajcie, o tym w mojej
w mojej książce, tak? Czyli jeżeli kogoś nie stać, może sobie po prostu krok po kroku pojechać z tej książki i wszystko zrobić. Tylko musi mieć troszeczkę siły woli, determinacji, musi pobrać sobie tego Excela, zobaczyć to, jak to zrobić, przeczytać, przeanalizować i zastosować się, słuchajcie, do tych wskazówek, które tutaj są. Jest to o wiele oczywiście tańsze, bo książka kosztuje tam, są różne pakiety, to sobie na stronie, a to zobaczycie, niż projekt wnętrz. W projekcie mamy wszystko wykonane, tylko my realnie podchodzimy, tak, do tego. I ja nie będę mówiła, że da się coś zrobić za 800 zł za metr kwadrat, jak się po prostu nie da. Chyba że wy zakładacie właśnie ten pakiet deweloperski, tak? Ten pakiet wykonawcy pod klucz. To też jest dobre dla wielu osób rozwiązanie. Nie zależy mi na nie wiadomo czym. Chcę mieć szybko. Chcę mieć gotowe jakieś tam rozwiązania, sobie wybieram jak w katalogu z tam powiedzmy, żeby tu marek nie podawać, ale powiedzmy, że z naszej branży, no to IKEA. Takie rozwiązanie, takie gotowe jak gdyby szablony. No i tu są płytki takie, tu są takie, okej, taki będzie wzór. Ja nie mogę nic zmienić, no tu jest układ gotowy, no coś takiego wybieram, tak to musi być zrobione. Podłogi mam 3 do wyboru, płytki mam 3 do wyboru. Dziękuję, nie muszę się zastanawiać. To też jest dobre rozwiązanie dla pewnej grupy ludzi. I może wy w takiej grupie jesteście. Jeżeli wam zależy na tym, żeby to wnętrze było bardzo indywidualne, dopasowane do waszych potrzeb, zrobione w budżecie, przynajmniej my tak robimy, wtedy warto się zgłosić do projektanta wnętrz. Nie bać się rozmawiać o pieniądzach, nie bać się powiedzieć, ile mam i co ja z tego mogę zrobić, tak? Co ja mogę w tym budżecie zrobić. Bardzo często też spotykam się i dużo projektów robimy takich, które są na dwóch budżetach. Czyli mamy jakąś daną kwotę, wiemy, że ona na wszystko nie wystarczy, ale w drugim budżecie mamy resztę, co my potrzebujemy jeszcze. Nie dodrukować, tylko zarobić, żeby zrealizować do końca ten dom, żeby zrobić tą garderobę, żeby zrobić drugą łazienkę, żeby zrobić pokój dla dzieci, które teraz mają 4 lata, za chwilę będą szły do szkoły, żeby ten pokój troszeczkę inaczej wyglądał, jak będą miały 6 lat i tak dalej, i tak dalej. I my możemy to wszystko opracować i później mamy gotowy schemat i możemy na tym, słuchajcie, schemacie pracować. Agnieszka pisze, więcej mamy, więcej wydajemy. Sztuka jest przewidzieć wydatki nieprzewidziane, mieć rezerwę. Tak, tak. I osoba z doświadczeniem powinna wam o tym powiedzieć, powinna to pewne rzeczy przewidzieć. Te budżety, które robimy, one nie są jak żyletka, tak? Ja na przykład nie liczę żarówek, chociaż można by było te żarówki też tam wpisywać. Jak dajemy do wyceny, do oświetlenia i uda się nam jak najwięcej produktów oświetleniowych w jednej firmie kupić, to mamy tam wycenę też na produkty właśnie na oprawę oświetleniową, nie oprawę oświetleniową, tylko na źródła światła, tak? Czyli na LEDy, na świetlówki, na paski lodowe itd., itd. I to później można w takim budżecie dopisać. Ale też to może być nawet kilka tysięcy przy dużym domu, same źródła światła, same te żarówki, jeżeli mamy ich dużo. Z takich błędów, które najczęściej, słuchajcie, popełniamy, to są właśnie po pierwsze nieliczenie w ogóle kosztów, zakładanie, że jakoś to będzie. Jak to kupię droższe, a tamto tańsze, to mi się zniweluje. Najczęściej to nie są w ogóle takie same proporcje, więc przeliczenie tego, ustawienie tego na samym początku jest bardzo, bardzo ważne. Możecie sobie obejrzeć mój odcinek kursu, w którym opowiadam właśnie o tym, jak policzyć budżet, wziąć sobie tego Excela, prześledzić, co tam mam. Można wziąć z książki, sobie zobaczyć, co jest napisane. Można kurs, jeżeli będzie oczywiście w sprzedaży, i omówić i porobić to z kimś, kto może bardziej lubi liczby, kto lubi Excela, nie wiem, mąż z żoną, chłopak z dziewczyną, no ktoś, kto może nas wesprzeć, żeby razem pewne rzeczy porobić, żeby się, słuchajcie, do tego przygotować i żeby świadomie wybierać, tak? Pakiet pod klucz nie jest, i te ceny jak gdyby za metr kwadrat, to nie są ceny, które obejmują wszystko, słuchajcie, co w tym domu, co w tym mieszkaniu najczęściej jest. Jest to jakiś określony zakres, który jest przez danego sprzedawcę, przez daną firmę określony w umowie, często opisany ogólnikowo, na przykład na stronie internetowej, więcej szczegółów mają w PDF-ach, więc przyjrzyjcie się temu i musicie do tego jeszcze doliczyć te wszystkie pozycje, które dodatkowo kupujecie, i tą kwotę tych pozycji możecie znowu wziąć razem, że na przykład macie 100 tysięcy i przedzielić przez swój
dany metraż 80, 50 czy ileś tam metrów, wtedy nam, znowu Wam wyjdzie kolejna kwota za metr kwadrat, na przykład 1000 zł i do tego pakietu deweloperskiego 1000, doliczacie 1000, macie powiedzmy 2000 i to jest Wasza cena za metr kwadratowy. Przy 100 metrach 200 tysięcy, przy 100 metrach 300 tysięcy, przy 100 metrach 400 tysięcy. Musicie wiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Wiem, że to, słuchajcie, nie jest proste, bo meble na zamówienie są wyceniane indywidualnie. To się liczą konkretne materiały, konkretne rozwiązania, konkretna technologia, możliwości też, jakie są, bo nie zawsze pewne rzeczy można na budowie, słuchajcie, wykonać. To się rozgadałam. Cześć Marzena. Oczywiście, jak macie jakieś pytania, to dajcie mi znać zarówno tutaj na Instagramie, jak i na Facebooku. Zapraszam oczywiście wszystkich z Instagrama też na Facebooka. Ja może Wam coś tutaj pokażę. Dzisiaj stwierdziłam, że troszeczkę Wam więcej poopowiadam niż pokazuję, ale co nieco mogę Wam pokazać. Okej. Okay. Zobaczcie, to jest budżet ponad 80 metrów. Może ja pokażę Wam projekt najpierw. Zobaczcie, to jest projekt mieszkania w stylu takim troszeczkę eklektycznym, trochę skandynawskim, trochę nowoczesnym. Różne są tutaj wątki i motywy. Jest kilka akcentów. Dwójka dzieci tutaj będzie mieszkała z rodzicami. No sporo się tutaj dzieje. Jednym może się oczywiście to podobać, czy nie. To jest właśnie bardzo ważne, żeby zaspokajać swoje indywidualne potrzeby, a nie robić coś tylko w jakiejś tam stylistyce. Dla mnie osobiście to jest mega ważne, żeby każde wnętrze było Wasze za pomocą naszych umiejętności, naszych narzędzi, a nie robimy po prostu w jednym stylu wszystkiego. Co też nie jest złe, bo po prostu nieraz niektórzy projektanci mają tą stylizację zrobioną tak, że jak oglądamy projekt, to wiemy, a to jest tego projekt, a to tego projektanta. I niektórzy właśnie z tego względu danego projektanta wybierają. Ponieważ ja współpracuję z różnymi projektantami w całej Polsce i lubię różnorodność, lubię zmiany, indywidualizm, więc projektujemy wnętrza i dla jakichś kolekcjonerów dzieł sztuki, i dla osób, które... Ja zobaczę tylko, jak tutaj widać. Okej, w porządku chyba. I dla osób, które lubią styl minimalistyczny, jak i bardzo na bogato i gdzie dużo się dzieje, na przykład stylistyka glamour. I teraz zobaczcie, w tym wnętrzu mamy jakieś zdobione fronty, kuchnia widać, że jest na indywidualne zamówienie, kosztuje więcej. Tu są raczej meble, zobaczcie, w tej strefie gotowe. Lampy raczej nie są drogie. Ja Wam tutaj troszeczkę popokazuję. To są wizualizacje w formie takiej bardziej rysunkowej. Przed chwileczką były wizualizacje fotorealistyczne. One się od siebie różnią, ale jedne i drugie mają swoje plusy, bo pokazują też dużo detalu, na przykład takie wizualizacje, które nie są fotorealistyczne. Tu mamy rzut z góry tego salonu. Tu jest sypialnia, to jest wizualizacja fotorealistyczna, gdzie mamy miękkie światło, gdzie ta wizualizacja wygląda tak naprawdę jak zdjęcie. Zobaczcie, te moduły, one są gotowe. I teraz, jeżeli chcemy gdzieś w jakichś punktach zaoszczędzić pieniądze, możemy część produktów mieć gotowych. Może być to IKEA, Black Red White, jakieś inne sklepy, to już od Was zależy. Ale może być też na zamówienie. I na przykład takie szafki na zamówienie mogą kosztować nas 4000, a na przykład w sklepie kupione gotowe mogą nas kosztować 1200, tak? I tu mamy już tą różnicę. I ta różnica spowoduje, że coś będziemy mieli albo w budżecie za 1800, 2000, albo za 3500 za metr kwadratowy. I to jest to, co jest istotne, ale żeby to określić, żeby to policzyć, to trzeba te informacje wydobyć. Musicie mieć ochotę się podzielić tymi informacjami, powiedzieć, jakie są Wasze potrzeby, ale też musicie dostać od tego projektanta przykłady, jakieś materiały, albo jak przychodzicie z swoimi inspiracjami, to żeby omówić te inspiracje, żeby omówić, ile to będzie
kosztowało, z jakich materiałów to będzie zrobione, jakie są w ogóle alternatywy. Ta szafa, która była tutaj przed chwilą, ona jest na indywidualne zamówienie, meble są gotowe. Meble gotowe, pokój dla dziewczynki. Wszystko tutaj jest, zobaczcie, gotowe. To jest pokój dla chłopca, meble też są gotowe. Tutaj akurat nie ma niczego na zamówienie. Specjalnie o tym mówię, bo za chwilę Wam pokażę jeszcze budżet. Tu jest druga łazienka połączona z takim pomieszczeniem gospodarczym. Nie za drogie płytki, nie za dużo płytek, nie płytki wszystkie do sufitu. Gotowe meble łazienkowe. Meble łazienkowe dobrej jakości zrobione przez stolarzy naprawdę są fajne, ale będą kosztowały całkiem sporo, więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Tutaj są płytki stosunkowo niedrogie, szafki i te produkty, które tutaj są gotowe. I teraz jak wejdziemy sobie w budżet, to mamy za te prawie 90 metrów około 120, zobaczcie, 5 tysięcy. Oczywiście to jest budżet wstępny, on się tutaj zmienia. Ja już nie chcę teraz takich tutaj detali Wam pokazywać. I możemy sobie, słuchajcie, możemy sobie, gdzie tutaj, to było 120 tysięcy. Podzielmy sobie, ja już teraz nie pamiętam, ile tam było metrów, czy 89. Wychodzi nam 1348, to słuchajcie, jest bardzo, bardzo mało. Bardzo. Zobaczcie, to jest poniżej 1500. Da się tak zrobić, ale jakieś rzeczy muszą być tańsze. Musi być tania ekipa remontowa. Niektórzy z Was mogą korzystać z zaprzyjaźnionych, jakichś rodzinnych firm i tak dalej. To będzie na pewno duża różnica, słuchajcie, duża różnica w cenie. Także ja sobie zdaję sprawę z tego, słuchajcie, sprawę z tego, że nie każdy ma taką ekipę, nie każdy będzie chciał też z takiej ekipy tutaj jakiejś rodzinnej korzystać, ale spotkałam się jeden raz z taką opinią, ja tutaj sobie przejdę, spotkałam się z taką opinią, że to było kilka lat temu, daliśmy jakąś wycenę wykonawcy, który jakieś tam projekty dla nas zrealizował i wtedy jeszcze nic nie... No, było wszystko wtedy w porządku, nie było z nim jakichś większych problemów. I dostałam informację, że w ogóle ta wycena to jest jakaś tam z kosmosu, że to jest w ogóle 35% wyższa wycena niż w ogóle wszystkie rynkowe i tak dalej, i że to jest wszystko drogie, co my wybieramy, i że ten wykonawca jest drogi, to jest drogi i tak dalej, i tak dalej. I ja z ciekawości dwa razy robiłam właśnie taki research na rynku i zaczęłam wysyłać dany projekt do kilku firm, żeby zobaczyć i w ogóle jak robią. Szukaliśmy też innych firm do współpracy, bo wykonawców naprawdę dobrych ciężko jest znaleźć. Niektórzy są dobrzy, a później się okazuje, że są same problemy i naprawdę bezsenne noce moje i klienta. No i okazało się, że wcale nie są tacy drodzy, że cena jest jak gdyby na te realia poznańskie taka naprawdę średnio-średnia, że dużo firm robi o wiele drożej. Często znajduje bardzo fajne realizacje, bardzo fajne ekipy, ale jak dostaje wycenę, to na przykład właśnie cena jest 30% droższa i sobie myślę, że jeżeli te ceny, które tutaj podajemy, albo te firmy, które wyceniają nam dane realizacje, wydają się klientowi drogie, to ta firma, która jest jeszcze 30% droższa, to będzie po prostu jakiś kosmos. I teraz naprawdę, słuchajcie, jest duża różnica pomiędzy tym, jak bierzecie pojedynczych wykonawców, jakiegoś elektryka, który tam sobie po godzinach robi, albo nawet w ogóle jakąś małą firmkę, która po godzinach robi. Ktoś coś tam skleca, płytki sobie kładzie w weekendy i tak dalej. Jeżeli Wam nie zależy na czasie, jeżeli chcecie mieć tanio i możecie przez pół roku tam przyjmować te ekipy po weekendach, wieczorami i tak dalej, to jest w porządku, słuchajcie. To od Was zależy, ale jeżeli Wy macie jakieś deadline, jakieś terminy, chcecie, żeby ten remont był przeprowadzony, nie wiem, 150 powiedzmy metrów w 2 miesiące, 3 miesiące, to musicie wziąć jakąś ekipę, która tych ludzi ma więcej, tak? Która pewne rzeczy zrobi szybciej. Oczywiście pewnych procesów nie przyspieszymy. Podłoga, jeżeli chcemy położyć drewnianą, no to musi być
wylewka sucha, w ogóle pomieszczenie musi być suche, musi być to sprawdzone. Nieraz trzeba pół roku, słuchajcie, są opóźnienia półroczne ze względu tylko i wyłącznie na to, że jest za duża wilgotność w pomieszczeniu. Jeżeli macie tynki maszynowe nakładane, to pamiętajcie, że wilgoć będzie bardzo duża. Jeżeli remont się robi zimą, gdzie nie ma ciepła, gdzie nie można otwierać okien, gdzie nawet podłączycie suszarki i tak dalej, specjalne maszyny do osuszania, to i tak możecie mieć opóźnienia. I to wszystko zawsze jest perspektywa tych trzech elementów. Czas, jakość i cena. Jeżeli coś ma być wysokiej jakości, szybko zrobione, będzie drogie. Ja piszę o tym w książce. To nie jest zasada dotycząca aranżacji wnętrz. To jest zasada w ogóle jakichkolwiek produktów, usług kupujecie na rynku. Jeżeli chcecie, żeby było tanio i szybko, no to musicie przymknąć oko na jakość, tak? To nie będzie wszystko idealne. Ta ekipa po prostu będzie tam robiła szybko jakaś, która jest, nie wiem, o 20-50% tańsza niż inne ekipy i oni po prostu no, zrobią, tak jak umieją. I nieraz jest okej. Okay. To, co dla jednych będzie nieakceptowalne, dla Was może być całkowicie w porządku. Niektórzy klienci potrafią jakąś kropkę na 2 mm na ścianie zobaczyć i uważać, że to jest bąbelek, który trzeba tam po prostu wyszlifować, albo kropkę na drzwiach. A dla niektórych po prostu, jeżeli ta fuga będzie nieidealna, jeżeli te płytki będą właśnie tańsze, nie będą idealnie proste, bo często płytki też nie są równe, ciężko położyć równo fugę, jeżeli płytki są krzywe i to się spotyka nawet w płytkach, słuchajcie, drogich po 300 zł z jakichś włoskich płytkach i tak dalej, więc i możecie na to przymknąć oko, no to okej. I wtedy ta cena się może jakoś tam balansować. Pamiętajcie o tym, bo to jest, słuchajcie, naprawdę ważne. Ania, polecam książkę, przesyłam link. Tak, książkę można kupić, słuchajcie, w 3 pakietach i o dziwo najdroższy pakiet jest najczęściej wybierany. A to może dlatego, że tam jest kurs. Ja postanowiłam, że zmienię jeszcze pakiety. Bardzo możliwe, że będzie jeszcze jeden albo dodam coś do tego. Jeszcze dodatkowe, słuchajcie, jakieś bonusy, żebyście jeszcze więcej mogli z tego skorzystać za jak najmniejszą cenę. Maciej, ceny w Warszawie, a reszta Polski bardzo się różnią. No oczywiście, że tak. Ja wczoraj, jak rozmawiałam z jednym z wykonawców, to dowiedziałam się, że ceny w Warszawie sięgają za metr kwadrat usługi projektanta wnętrz do 700 zł za metr kwadrat. A w Poznaniu ludzie mają problem, żeby zapłacić 150 zł za metr kwadrat. I też dużo osób myśli, że wybiera się tylko projektanta za pomocą ceny. Ja też już o tym kiedyś mówiłam, że jeżeli ktoś ma usługę za 150, a ktoś ma za 50, a ktoś ma za 100, to te wszystkie usługi, że dostaje to samo i wystarczy poszukać najtańszą i będę miał ten sam efekt. Nic bardziej, słuchajcie, mylnego. To jest absolutnie nieprawda. Co nie oznacza, że ktoś za 50 zł może się nie starać i nie zrobić najlepiej, jak się da, bo może. Ale tutaj też jest ważne to liczenie kosztów. Zwracajcie, słuchajcie, na to uwagę, żeby były liczone koszty od samego początku. Zgadza się, remont zimą, tak, zgadza się. No remont zimą, wszystko jest problem z osuszaniem. Kasa może być, a brak rąk do pracy, a czas leci. No tak, dobre ekipy też, to trzeba sobie zarezerwować 3 miesiące, 6 miesięcy wcześniej. Tak, słuchajcie, witam wszystkich na Instagramie również. Cieszę się, że przyszliście, miło mi. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadawać je. Zapraszam też do grupy Urządź swoje mieszkanie, kurs na wnętrze. Jest to grupa zamknięta, żeby się do niej dostać. Należy odpowiedzieć na pytania. Te pytania pozwolą mi przygotowywać treści specjalnie pod Was. Ja sobie je kataloguję, porządkuję i na podstawie tego robię również te live'y. I jak odpowiecie na to pytanie, to bardzo chętnie Was oczywiście w mojej grupie Urządź swoje mieszkanie, myślnik, kurs na wnętrze powitam. Dobrze. Widzę, że mam dobry czas. Teraz tak. Prośba olbrzymia. Chciałabym Was poprosić oczywiście o to, żebyście udostępniali, lajkowali, napisali coś może w komentarzu. Jeżeli macie ochotę, to udostępnijcie, napiszcie, dlaczego warto. Wszystkie osoby, które udostępniają, dostają ode mnie różnego rodzaju prezenty, to już niektórzy z Was wiedzą. Dziennik remontowy, który był dostępny tylko w pakiecie kursu płatnego, wyląduje u Was na Messengerze, jeżeli oczywiście udostępnicie, podzielicie się z tym. Będzie mi bardzo miło. Ania pisze, dziękujemy jak zawsze. Ja również bardzo dziękuję.
Tak. W następny wtorek będzie kolejny live. Mam dwa tematy. Zastanawiam się, który wybrać. Zrobię może małą ankietę. Zastanawiam się nad stylistyką, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak urządzać wnętrza w stylu skandynawskim, ale troszeczkę bardziej eklektycznym, tak? Czyli to nie będzie jednorodny, czysty skandynawski, tylko taki bardziej indywidualny, dopasowany do Waszych potrzeb i to jest jeden z tematów, które bardzo możliwe, że się za tydzień pojawi. Dzięki, Agnieszka. Dziękuję wszystkim również na Instagramie. I do zobaczenia i na grupie, i na live'ie. Okej. Udało się. Jak ja lubię, słuchajcie, opowiadać o tych wnętrzach. Ja bym chciała wszystkim pomóc. Gdyby się tak to dało. Ale doba ma tyle godzin, ile ma, nie? Więc jeszcze oczywiście tylko poczekam, czy macie jeszcze jakieś pytania, żeby w razie czego Wam odpowiedzieć. O tych projektach może następnym razem Wam pokażę. Na case'ach zawsze. Dobra. Do zobaczenia w następny wtorek, do zobaczenia na grupie. Dużo fajnych informacji znajdziecie na tym fanpage'u. Możecie cofnąć się do poprzednich live'ów. Zapraszam również na stronę atoato.pl do sekcji blog, gdzie jest bardzo dużo ciekawych artykułów. Dużo materiałów też do pobrania całkowicie za darmo. Jeżeli jesteście zainteresowani książką i kursem, to na mojej platformie kursowej agnieszkapasiekadamek.com wszystko znajdziecie, ale znajdziecie również na stronie atoato.pl. Możecie też przez tą stronę tam przejść. Do zobaczenia.